Dobry wieczór, pan Jacek Murański. Jesteśmy już w nowej rzeczywistości po operacji. Dobry wieczór, panie Jacku. Dobry wieczór państwu, dobry wieczór panie Tomaszu. Należą się słowa wyjaśnienia ode mnie wszystkim obserwującym, wszystkim oglądającym. Ja do tej walki wszedłem z tymi wszystkimi obrażeniami, które mam w tej chwili. I wszedłem z pełną świadomością tych obrażeń. Natomiast w momencie podpisywania kontraktu, tydzień przed walką, no nie mogłem przewidywać jednego. Dlatego... Zesrałem się ze strachu. Odpowiadając na pańskie pytanie. Świadomość kontuzji wszystkich, które będą teraz operowane i które i tak wymagałyby w jakiś sposób interwencji chirurgicznej, tę świadomość miałem i dlatego szczególnie jeśli chodzi właśnie o tą lewą rękę, tamten łokieć też był uszkodzony. Czy w wypadku porażki, panie Jacku, nie będzie pan zwalał winy na swoją lewą rękę? Nie. Nie w takich warunkach się walczyłem. Nie mogłem wnieść żadnych umiejętności, bo tak naprawdę miałem wyłączone trzy kończyny. Tak naprawdę w pełni zdrowa była tylko lewa noga. Więc żadnych umiejętności ani ofensywnych, ani defensywnych pokazać nie mogłem. Bo tam 135 uderzeń zostało, statystyki wykazały, że zostało mi zadane. Czystych uderzeń. Nie bijmy Jacka Murańskiego, taki apel. Nie bijmy Jacka Rattlerka Murańskiego. Ludzie, może chłop umrzeć, może stać się krzywda. Nie bijmy Jacka. Ja właśnie ja